Tymczasem zachowanie obu młodych medyków stawiało pana Pickwicka w bardzo kłopotliwym położeniu. Tym bardziej, że pana Winkle seniora widocznie dziwiło niepomiernie tak ekscentryczne, by nie powiedzieć nieprzyzwoite, postępowanie jego towarzyszy. Aby położyć temu kres, wyjął list z kieszeni i podając go, powiedział. Jest to list od pańskiego syna. Z niego przekona się pan, iż szczęście i przyszłość Nataniela zależy od dobrotliwego i ojcowskiego przyjęcia treści tego listu. Bardzo mnie pan zobowiąże, gdy przeczyta pan ten list ze spokojem, a następnie zechce pan ze mną pomówić o tym przedmiocie w tonie i duchu, w jakim tak rodzaju sprawy omawiać należy, mówił pan Pickwick. Jak ważna jest pańska decyzja dla pańskiego syna i z jakim niepokojem jej oczekuje. O tym niech świadczy to, że ośmieliłem się złożyć panu wizytę bez uprzedniego porozumienia o tak późnej godzinie i, dodał pan Piknik rzucając przelotne spojrzenie na swych towarzyszy, w tak nieprzychylnych okolicznościach. Potem preludium... Pan Pickwick wręczył zdziwionemu staruszkowi cztery szczelnie zapisane stronice najdelikatniejszego, najcieńszego papieru listowego, a sam usiadł znów w fotelu i zaczął przypatrywać się pan Winkle z niepokojem wewnętrznym, ale zarazem z przeświadczeniem uczciwego człowieka, który wie, że nie zrobił nic, co wymagałoby usprawiedliwiania lub ukrywania. Stary kupiec. Przed rozpieczętowaniem listu obejrzał go na wszystkie strony, poddał mikroskopijnemu badaniu znak na pieczątce lakowej, potem podniósł oczy na pana pikwika, wreszcie przysunąwszy krzesło do lampy, usiadł przy biurku, rozłamał pieczątkę, otworzył list, podniósł go wysoko do światła i zabrał się do czytania. Właśnie w tej chwili Bob Sawyer, którego dowcip od niejakiego czasu pozostawał w bezczynności, położył sobie ręce na kolanach i tak wykrzywił twarz, jak to widzieć można na obrazach świętej pamięci Grimaldiego, przedstawiających klaunów. Na nieszczęście tak się złożyło, że pan Winkle, zamiast zagłębić się w czytaniu, jak to Bob przypuszczał, spojrzał ponad brzeg listu. I zobaczył przypadkowo niekogo innego jak pana Boba Sawiera. Słusznie wywnioskowawszy, że chirurg przedrzeźnia jego osobę, utkwił wzrok w Bobie tak groźnie, że rysy uwieczniane przez świętej pamięci Grimaldiego stopniowo poczęły tracić cały swój komizm, zaczęły natomiast wyrażać wielkie zmieszanie i pokorę. Czy pan mówił co do mnie? Zapytał pan Winkle po chwili groźnego milczenia. Nie, 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 nie panie, odrzekł Bob. Teraz w niczem już niepodobny do klauna, ale za to niezwykle zaczerwieniony. Czy pan aby tego pewny? O, o tak, tak. Najzupełniej pewny. To no, miło mi dowiedzieć się o tem, odrzekł starzec z wielką powagą. Ale patrzał pan na mnie? — Przepraszam bardzo, ale... — Nie, nie patrzałem — odparł Bob z wyszukaną grzecznością. — To bardzo mnie cieszy — odrzekł pan Winkle senior. Pan Pickwick przypatrywał mu się z wielkim napięciem, gdy z ostatnich linii pierwszej strony przeszedł na najwyższe drugiej, z ostatnich drugiej na najwyższe trzeciej, z ostatnich trzeciej na najwyższe czwartej. Żadna jednak zmiana na twarzy... Nie mogła służyć za klucz do uczuć, z jakimi przyjął wiadomość o małżeństwie syna, która, jak pan Pickwick wiedział, mieściła się w pierwszych sześciu liniach. Pan Winkle, jak już powiedzieliśmy, przeczytał list do ostatniego wyrazu. Potem złożył go starannie i właśnie w chwili, kiedy pan Pickwick spodziewał się wielkiego wybuchu uczuć, pan Winkle, senior. Umoczył pióro w atramencie i zapytał tak spokojnie, jak gdyby chodziło o rzecz najprostszą w świecie. A jaki jest adres Nataniela? Chwilowo oberża pod Jerzym i Jastrzębiem odpowiedział pan Pickwick. Pod Jerzym i Jastrzębiem a gdzież to jest? George Yard, Lombard Street. City. Stary gentleman napisał metodycznie adres na liście, włożył go do biurka, zamknął biurko, klucz włożył do kieszeni i rzekł: Zapewne nie ma pan nic więcej do powiedzenia, panie Pickwick. Zupełnie nic, drogi panie! zawołał nasz gorący filozof z niemiłym zdziwieniem. Nic zupełnie, A, ale czyż nie zechce pan wypowiedzieć mi swego zdania o kroku tak ważnym w życiu syna? Czy nie zechce pan za moim pośrednictwem oświadczyć zapewnienia o pańskiej niezmiennej miłości i dalszym wspomaganiu? I czyż nie poleci mi pan, bym uspokoił jego żonę? Proszę się nad tym zastanowić. Bardzo proszę, kochany panie. Właśnie chcę się zastanowić. Obecnie... Nic powiedzieć nie mogę. Jestem człowiekiem interesu, panie Pickwick, i nigdy nie biorę się z pośpiechem do żadnej sprawy, a ta, o ile ją znać mogę, nie bardzo mi się podoba. Tysiąc funtów, panie Pickwick. To, to niewiele. Ma pan słuszność wyrwał się Ben Allen, który właśnie ocknął się i przypomniał sobie, że swoje tysiąc funtów przepuścił bez najmniejszej trudności. – Jest pan bardzo rozsądnym człowiekiem. – Bobie, ten człowiek ma głowę nie od parady. – Cieszę się bardzo – odpowiedział pan Winkle pogardliwie – że pan wyraża się o mnie z takim uznaniem. Po czym spoglądając na pana Elena, który z powątpiewaniem potrząsał głową, rzekł – to Pewna, panie Pickwick, mówił dalej, że kiedy pozwoliłem memu synowi podróżować jakiś czas, by poznał świat i ludzi, co czynił pod pańskimi auspicjami, aby nie wszedł w życie jak żółtodziub, który dopiero co wymknął się ze szkoły i przez pierwszego lepszego dał się wodzić za nos, to nigdy podobnego wypadku nie uwzględniałem w mem rachunku. Syn mój wie o tym. Wie bardzo dobrze. I jeśli teraz cofnę swą pomoc, nie będzie miał prawa dziwić się temu. A ja zresztą dowie się jeszcze co należy. Dobrej nocy, panowie. Małgorzato, otwórz panom drzwi. Przez ten czas bob Sawyer szturchał łokciem Bena, by powiedział coś pojednawczego. Ben podniósł się i, nie czekając długo, przemówił zwięźle, ale dobitnie: Panie! Zaczął, utkwiwszy błędne oczy w pana Winkle i mocno gestykulując. Pan, pan powinieneś się wstydzić swego postępku. A rzeczywiście odparł pan Winkle jako brat tej młodej osoby, jest pan najlepszym sędzią w tej sprawie. <grym>, ale dość tego, ani słowa więcej, panie Pickwick, ani słowa. Dobranoc, panu. To, rzekłszy stary kupiec, wziął lichtarz i otworzył drzwi, grzecznie wskazując na korytarz. Pożałuję, pan swego postępku, rzekł pan Pickwick, zaciskając zęby, by powstrzymać swój gniew, gdyż wiedział, jak ważne jest to pociągnięcie dla jego młodego przyjaciela. W tej chwili, odpowiedział pan Winkle ze spokojem, jestem wręcz przeciwnego zdania. Dobranoc, panom. Pan Pikwik wyszedł na ulicę, bardzo oburzony. Pan Bob Sawyer, zupełnie zgnębiony stanowczością starego dżentelmena, poszedł za jego przykładem. Kapelusz pana Bena Elena potoczył się po schodach, a osoba pana Elena poszła w ślad za nim. Trzej towarzysze poszli w milczeniu i bez kolacji spać. Przed zaśnięciem pan Pickwick powiedział sobie, że gdyby był wiedział, jaki formalista z tego pana Winkle seniora, nigdy nie podjąłby się podobnej misji. Rozdział mówiący o tym, jak pan Pickwick spotyka starego znajomego, której to szczęśliwej okoliczności czytelnik zawdzięcza sprawy nadzwyczaj interesujące, a dotyczące dwóch mężów wielkich. Jakiego znaczenia i potęgi! Ranek, który ukazał się oczom pana Pikwika o godzinie ósmej następnego dnia, nie był obliczony na to, by podnieść go na duchu lub zmniejszyć depresję, w jaką wpadł po wczorajszej nieudanej misji. Niebo ciemne było i ponure, powietrze wilgotne i mgliste, ulice mokre i śliskie. Dym wisiał leniwo nad kominami, jak gdyby brakło mu odwagi unieść się w górę, a deszcz siąpił wolno i smutno, jak gdyby nie chciało mu się nawet padać. Na dziedzińcu przed stajnią kogut kołysał się na jednej nodze, pozbawiony zwykłego ożywienia. Pod niski dach przybudówki schronił się osioł z taką miną, jak gdyby nosił się z zamiarem popełnienia samobójstwa. Na ulicach nie widziałeś nic prócz parasoli i nie słyszałeś nic prócz uderzania kropel deszczowych. Przy śniadaniu prawie nie rozmawiano. Nawet pan Bob Sawyer odczuwał tego dnia wpływ pogody i skutki poprzednich wzruszeń. Według jego własnego kwiecistego określenia był przyćmiony. Pan Ben Ellen również, pan Pickwick. zresztą także. W napięciu oczekiwania, że w końcu się nieco wypogodzi, przeczytano kilkakrotnie ostatnie pisma londyńskie z zainteresowaniem dobrze znanym w chwilach ostatecznego przygnębienia. Każdy cal dywana został schodzony z podobną wytrwałością. Oknem wyglądano jedynie z obowiązku. W rozmowie poruszano wszelkie możliwe tematy, które natychmiast gasły. I wreszcie koło południa pan Pikwik, widząc, że się nie zanosi na żadną zmianę, rezolutnie zadzwonił i kazał zaprzęgać. Chociaż drogi były grząskie, a deszcz rozpadał się jeszcze gwałtowniej, chociaż w okna karety uderzały grudy, błota i strumienie wody, a jazda dla pasażerów wewnątrz wehikułu była prawie tak przykra, jak dla siedzących zewnątrz, Ruch i poczucie, że się coś robi, okazały się czymś nieskończenie wyższym: od siedzenia w nudnym pokoju, patrzenia na nudny deszcz padający na nudne ulice. Wszyscy więc przyznali zgodnie, iż dobrze robią, że jadą, i nie mogli się sobie dość nadziwić, dlaczego odkładali odjazd, mogąc odjechać już od dawna. Kiedy stanęli w Coventry, by zmienić konie, Para, buchająca z nich, stała się tak gęsta, że nie było poza nią widać chłopca stajennego. Słyszano tylko jego głos, którym oznajmił, że należy mu się złoty medal przy następnym rozdawaniu nagród przez Human Society za to, że zdjął pocztylionowi kapelusz, ponieważ woda lała się z niego strumieniami, co groziło, jak mówił ów niewidzialny jegomość, zatopieniem jego, to jest pocztyliona, gdyby stajenny nie był człowiekiem wielkiej przytomności umysłu i poprzez zdjęcie kapelusza i wytarcie twarzy słomą nie uratował mu życia. Bardzo przyjemnie, powiedział pan Bob Sawyer, kiedy ruszyli. I nastawił w strugach deszczu kołnierz płaszcza, poczem zakrył usta szalikiem w celu właściwego ulokowania oparów wódki, którą był właśnie przełknął. A bardzo, przyznał grzecznie sam. Nie, nie mówisz tego szczerze, powiedział Bob. Nie wiem, czy to konieczne, jeżeli już pan był szczery, odrzekł sam. Ale to żadna wymówka, powiedział Bob. Tak, panie, odrzekł sam. Dobrze jest, jak jest, jak powiedział pewien młody szlachcic, gdy przyznano mu pensję z racji tego, że dziadek wuja jego matki kiedyś zapalił fajkę królewskiej mości, bo akurat miał przy sobie krzesiwo. A no to niezły powód, powiedział pan Bob pobłażliwie. Młody szlachcic powtarzał to, co kwadrans. Do końca swego życia, dodał sam. Ale, ale czy. Czy wzywano pana kiedy? zapytał sam, zniżając głos do tajemniczego szeptu. Czy wzywano pana kiedy, odkąd pan został rzeźgnatem, do pocztyliona? Nie przypominam sobie, odrzekł Bob. A widział pan kiedy, grasując, jak się to mówi o duchach, po szpitalu pocztyliona? Pytał sam dalej. Nie, nie przypominam sobie odpowiedział Bob. Nigdy nie widział pan na cmentarzu mogiły pocztyliona, ani trupa pocztyliona? katechizował go sam w dalszym ciągu Nie, odrzekł Bob nigdy nigdy z triumfem powiedział sam i nigdy pan nie zobaczy. Jest coś jeszcze, czego nie widział nikt w świecie zdechłego osła. Nikt nigdy nie widział zdechłego osła z wyjątkiem dżentelmena w czarnych jedwabnych pantalonach, którego znała młoda niewiasta właścicielka kozy. Ale to był francuski osioł, więc trzeba do niego przykładać zupełnie inną miarę. "Ale co to ma wspólnego z pocztylionem?" spytał Bob. "Ba, bardzo dużo" powiedział sam. Nie będę może szedł tak daleko, by zacząć od tego, jak to czyni wielu rozumnych ludzi, że i pocztylion i osioł jest nieśmiertelny. Ja powiadam, że jak tylko poczują, że z nimi szlus, to obaj dają nura nie wiadomo dokąd i ślad po nich zanika. Co się z nimi dzieje? Nikt nie wie. Przypuszczam jednak, że idą szukać przyjemności na drugim świecie, bo na tym nie widziano jeszcze, by pocztylion albo osioł mieli kiedy jaką przyjemność. Wykładaniem tej ciekawej teorii i popieraniem jej wieloma faktami i danymi statystycznymi, sam Weller skracał sobie czas podróży do Dunchurch, gdzie zjawił się suchy pocztylion i świeże konie. Następną stacją było Deventry, potem Tolchester. A gdy wyjeżdżali z każdej z tych stacji, lało jeszcze gorzej niż gdy zajeżdżali przed nią. Powiadam, odezwał się Bob Sawyer, zaglądając w okno karety, kiedy stanęli przed oberżą pod głową Saracena w Tolchester, że tak dalej nie pójdzie. Jak Boga kocham zawołał pan Pickwick, budząc się z drzemki obawiam się, że pan zmukł. – Doprawdy? – Rzeczywiście – odpalił Bob. – Tak, odrobinę. I czuję, jakby tu powiedzieć, niemiłą wilgoć. Bob miał wygląd istotnie wilgotny, albowiem deszcz spływał mu z płaszcza, z rękawów, z kolan, z kołnierza. Cała jego postać błyszczała tak od wilgoci, że można go było wziąć za kawał ceraty. Trochę zmokłem. Przyznał Bob, wstrząsając się i lejąc wodę jak hydrant albo pies nowofundlandzki, który tylko co wylazł z wody. Sądzę, że niepodobna jechać w nocy, powiedział pan Ben. Nie ma mowy, powiedział Samueler, mieszając się do rozmowy. To po prostu okrucieństwo wymagać czegoś podobnego od zwierząt. Tak. A mają tu łóżka, proszę pana, dodał, zwracając się do pana Pikwika. Zajazd czysty, wygodny. Za pół godzinki mogą sporządzić smaczny obiadek, proszę pana, parę ptaszków, smaczny kotlecik, groszek francuski, torcik, delikates. Radziłbym panu zatrzymać się, gdzie stoimy, proszę pana. I radzę słuchać, tak, jak to mawiał pewien lekarz. Na szczęście ukazał się właściciel oberży pod głową Saracena, Potwierdzając informacje pana Wellera dotyczące urządzeń jego zakładu, poparł też zdanie sama co do złego stanu dróg, wątpliwości, czy na następnej stacji dostanie się świeże konie, dodając zapewnienie, że przez całą noc będzie lało pewne to jak śmierć i że ranek będzie taki sam, z tą samą śmiertelną pewnością, oraz poruszył inne tematy nieobce właścicielom zajazdów. No cóż, no cóż, dobrze, powiedział pan Pickwick, ale muszę koniecznie wysłać list do Londynu, aby go wręczono jutro raniutko. I jeżeli nie znajdę posłańca, trudno, muszę jechać. Gospodarz uśmiechnął się z zadowoleniem. Nic łatwiejszego. Dżentelmen owinie list w szary papier i wyśle go pocztą nocną albo nocnym dyliżansem z Birmingham. I jeżeli dżentelmenowi chodzi o to, by list został zaraz doręczony, to niech napisze na kopercie doręczyć zaraz, co wystarczy. A jeszcze lepiej, jeżeli dżentelmen dopisze: oddawcy dać pół korony za odniesienie. Dobrze powiedział pan Pikwik. Zostajemy.